Uświadomij sobie to własną winę. Jeśli psujesz ten świat, psujesz własną rodzinę. Pytam się, kiedy człowiek uświadomi się własnej winy. Jeśli pogarszasz ten świat, pogarszasz go dla własnej rodziny. Dla tych, którzy pozostaną jak odejdziesz, a pozostaną tu w tym świecie twoi bliscy. Zamiast ten świat niszczyć, polepszyj go w pozytywnym sensie. Aby ci, którzy pozostaną tu w tym świecie, byli szczęśliwsi i mieli lepiej, a nie gorzej od samego ciebie. To jest kwestia nastawienia, kwestia podejścia do rzeczywistości realnego życia, które wykonujemy czynami. Wszystko może być inaczej, bo kierujemy życie naszymi decyzjami w kierunek, który postanawiamy. Uświadomij sobie, ten twój świat świadczy o tobie, o czynach, które robię. Tak, tak to właśnie jest. Każda twoja decyzja może polepszyć ten świat, jeśli chcesz. Każdy pozytywny czyn uzupełnić na lepsze. Ten świat nigdy inny nie będzie, jeśli wszystko tak pozostanie jak jest. Ty jesteś kluczem do lepszego świata. Pozostaw tych, których kochasz, pozytywny sens. Pozytywny świat, w którym słowo i czyn na lepsze wartościową wartość dostanie. Bo wszystko inne bezwartościowe zostanie. To my, w ramię naszych możliwości, możemy zmienić wszystko na lepsze. Nie zastanawiaj się długo, aby świat polepszyć. Wystarczy z tym zacząć, się od wszystkiego negatywnego zdystansować. Możesz zacząć w każdy dzień od nowa. Ma sens i dla kogo, aby go polepszyć. Robisz to dla własnych potomków, dla własnych dzieci.